Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Skoro tłum został nakarmiony, Jezus zaraz przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Wtedy Jezus odezwał się do nich. Odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odpowiedział Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc, czemu zwątpiłeś, małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc, prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, rozesłali posłańców po całej tamtejszej okolicy, znieśli do niego wszystkich chorych i prosili, żeby przynajmniej frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Cóż za irracjonalny pomysł miał Piotr, pytając Jezusa na środku jeziora, czy może przyjść do niego. A może właśnie bardzo racjonalny. Dzisiejszy fragment dobrej nowiny ma umocnić nasze przeświadczenie, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Jak długo Piotr ufał Jezusowi i wierzył, że jest on silniejszy od praw rządzących naturą, tak długo kroczył po wodzie, jak po ubitej ziemi. Skoro jednak zwątpił, przestraszony silnym wiatrem, zaczął tonąć. To Bóg jest naszą podporą i wsparciem. Silna wiara pozwala nam nie tylko chodzić po wodzie, ale umożliwia dokonywanie jeszcze większych cudów. Wiara jest jak dłoń Boga, który jest obecny i działa w naszym życiu. Nie chodzi przecież o jakieś magiczne sztuczki, ale o działanie dla dobra człowieka, o działanie zgodne z wolą Bożą. Wiara jest silniejsza niż muskuły wszystkich siłaczy razem wzięte. Jest potężniejsza od siły militarnej wszystkich światowych mocarstw. Wiara jest zdolna wyprowadzić człowieka z największych tarapatów, rozwiązać kajdany niewoli, uwolnić z choroby nowotworowej, a nawet wskrzesić zmartwych. Wiara jest siłą pozwalającą nawet przekraczać bariery czasu i przestrzeni. Czy potrafimy jednak z niej korzystać? Czy mamy wiarę i ufność w Bogu? Rozwijajmy naszą wiarę, która jest więzią z Bogiem i pozwólmy Bogu działać w naszym życiu.